Ponad 50% Polaków nie sprawdza regulaminów mediów społecznościowych, z których korzysta. Tak wynika z raportu Pro Content Communication. Co ciekawe, ta tendencja utrzymuje się szczególnie w grupie wiekowej 35-49, w której aż 60% badanych przyznaje, że nigdy nie zajrzało do żadnych regulaminów dotyczących ochrony danych osobowych. I co ciekawe, najbardziej czujną grupą są tutaj milenialsi, z których prawie 50% sprawdza zapisy dotyczące tego, w jaki sposób te serwisy przechowują ich dane. Ta grupa wiekowa również najchętniej loguje się na zewnętrzne serwisy poprzez media społecznościowe, czyli tak naprawdę wybiera sobie trochę drogę na skróty. Bardzo ważne jest to, aby mieć świadomość tego, że serwisy internetowe przechowują nie tylko nasze posty i zdjęcia, ale również historię naszych wyszukiwań, historię naszych płatności, pełną listę aplikacji, do których się logujemy, pełną listę prywatnych konwersacji, które prowadzimy na czatach, które są sprzężone z tymi mediami społecznościowymi. I takie informacje możemy pobrać w kilka minut, więc tak naprawdę jest to świetna furtka dla hakerów, którzy również mogą wejść w ich posiadanie, po prostu łamiąc dostęp do naszego konta.